Prezydent Renkiewicz podczas konferencji samorządowców z ministrem Andrzejem Adamczykiem odpowiedzialnym za infrastrukturę oraz posłem ziemi suwalskiej Jarosławem Zielińskim nie poprzestał na podziękowaniach za uwolnienie naszego miasta od tirów. Postulował o budowę łącznika wiodącego od obwodnicy w stronę Filipowa, gdzie znajdują się olbrzymie złoża kruszyw. Dzięki niemu, zdaniem Renkiewicza, znacząco poprawi się funkcjonalność sieci drogowej. Jak poinformował, jest w tej sprawie podpisane porozumienie, które warto szybko zrealizować. Ja wyznaję zasadę, że jeżeli inwestycja jest olbrzymim wysiłkiem społecznym, olbrzymim wysiłkiem budżetowym zrealizowana, to ona powinna spełniać wszystkie role. Ona powinna być funkcjonalna, nie może być dysfunkcjonalna nawet na jednym swoim fragmencie. To jest poza dyskusją. Te problemy dotyczące uzupełnienia inwestycji o sprawy funkcjonalne, one muszą tutaj wybrzmieć i one muszą wpłynąć na pozytywne decyzje. Jak poinformował minister Adamczyk, trwają prace nad kolejnymi inwestycjami mającymi poprawić funkcjonalność sieci drogowej w województwie podlaskim. Wskazał tutaj na trasę, o której przebudowę od pewnego czasu zabiega minister Jarosław Zieliński. Droga od Augustowa w stronę Białegostoku będzie przebudowana i zafunkcjonuje w systemie 2+1, zapowiedział. O szczegółach tej inwestycji mówił szef białostockiego oddziału GDAKi. Na odcinek Korycin-Augustów podzielę na 3 odcinki. Jesteśmy w posiadaniu decyzji środowiskowej. W tej chwili jest taki stan rzeczy, że na pierwszy odcinek, czyli Korycin-Suchowola, jesteśmy już po przetargu i została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej. Na odcinek Suchowola-Sztabin jesteśmy w trakcie prowadzenia przetargu, natomiast na ten trzeci odcinek Sztabin-Augustów jesteśmy przed przetargiem. Ten przetarg zostanie ogłoszony w czerwcu 2019 roku. Muszę Państwu powiedzieć, że założenie jest takie, że te koncepcje programowe będą opracowane w roku 2020, natomiast patrząc na ten najdalszy termin, czyli jakby całości tego odcinka, teoretyczna data możliwego zakończenia tej inwestycji w przekroju 2+1, zaznaczam, bo tak mamy przyjętą decyzję środowiskową i taki przekrój jest założony, to jest sierpień roku 2025. Podczas konferencji wrócono także do tematu całej Via Baltiki. Cała trasa ma być oddana do użytku na koniec 2021 roku, a jej odcinek wiodący od obwodnicy Suwałk do granicy w Budzisku rok wcześniej, zapewnił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dla nas osiągnięcie celu, który był wyznaczony przed ponad 30 laty, a takim celem była obwodnica Suwałk, nie jest wydarzeniem, które zwalnia nas z obowiązku realizowania kolejnych przedsięwzięć. Zakładamy, że odcinek Kolno-Łomża, jak dobrze pamiętam, to jest październik, panie dyrektorze, 2021, zaś większość odcinków Via Baltiki realizowana jest do końca 2020 roku. Budzisko, łączony odcinek z Budziska do obwodnicy Suwałk, też to jest październik 2020. To jest końcówka 2020 roku. Tak, to jest końcówka. No, pan dyrektor już zakłada, że może być poślizg, więc pragnie, żeby mu tutaj dać pewne fory. Ale nie ma, panie dyrektorze, takiej możliwości, ponieważ my to mamy zapisane w programie. Pod koniec 2021 roku każdy, kto będzie chciał skorzystać z tej drogi ekspresowej, będzie miał już do dyspozycji sieć dróg ekspresowych i autostradowych. Nie tylko w Polsce, ale w Europie. Do końca 2025 roku oddana do użytku zostanie też cała Via Carpatia. Roztoczona przez ministra Adamczyka perspektywa sięgająca końca przyszłej dekady jest bardzo optymistyczna. Mam nadzieję, że po kilku latach dołączy do tego Via Carpatia, bo zakładamy 2025 rok na ukończenie Via Carpatii, na pewno na odcinku polskim. Wówczas już będzie gotowy odcinek, na pewno słowacki. I będzie gotowy odcinek węgierski Via Carpatii. Przygotowania prowadzą i Bułgarzy, i Rumuni. Także gdzieś koło, zakładam, że tam bardziej na południu, czyli Rumunia, Bułgaria, może by to być 2026-2027. Zakładamy, że do końca dekady dojedziemy do portu w Konstancy drogą ekspresową. Też kiedy wyjedziemy z
Suwałk drogą ekspresową dojedziemy na pewno na południe Europy.